Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny film z serii Skoczywia w góry. Tym razem zimą. A w dzisiejszym filmie pójdziemy na Trzyniowiański Wierch. Zapraszam do oglądania. Dzisiejszy cel to Trzyniowiański Wierch. Ruszamy ze schroniska na Polanie Chochołowskiej. No a najpierw trzeba się trochę cofnąć, bo szlak zaczyna się paręset metrów dalej. Dzisiaj pogodę mamy cudowną. Nie wieje. W nocy napadało dużo świeżego śniegu. No i cieszymy się przepiękną pogodą, jaka nas otacza. Przemierzamy przez przepiękną Polanę Chochołowską. Tego dnia widoki z niej były zapadające mocno w pamięć. Wchodzimy do małego lasku i po paruset metrach skręcamy na rozwidleniu szlaków. Znajduje się ono na polanie Trzydniówce. Obieramy kierunek w prawo, by wejść na czerwony szlak prowadzący na Trzyniowiański Wierch. Gdy idziemy około 10 minut, naszym oczom ukazuje się tabliczka. No i mamy pierwszy komunikat o ostrzeżeniu lawinowym. Trzeba zachować szczególną ostrożność. Tutaj zaczyna się też podejście pod żleb krowieniec, często błędnie nazywanym krowim żlebem. Jest to miejsce, gdzie zimą zalega spora ilość śniegu, a tabliczka informująca nas o zagrożeniu lawinowym została tam pozostawiona nie bez przyczyny, ponieważ lekkim i puszystym śniegiem, który tam występuje, łatwo spowodować zejście lawiny. Jako że mamy zimę, to warto wspomnieć też o rakach. Są one tutaj niezwykle ważne, ponieważ pod małą warstwą śniegu jest dużo lodu. No i zalega on w dużo miejscach. Dlatego bezpieczeństwo przede wszystkim i raki są obowiązkowe. Prawdopodobnie na szczyt nie wyjdziemy. Jest już trochę późno. Trzeba zamrzeć do zmroku. Ale postaramy się wejść tylko na grań. Wyjść trochę z lasu, żeby załapać jakieś widoki. Bo to, co się tutaj dzieje, jest po prostu niesamowite. No i pomyśleć, że jeszcze 3 godziny temu nic nie było widać. Śnieg padał jak nie wiem co.
No o takich widokach i takim niebie było można tylko pomarzyć. No i po półtorej godziny dość męczącego drałowania w śniegu docieramy na koniec naszej wycieczki. Na szczyt niestety nie udało się dojść, a to z powodu metrowych zasp śnieżnych, no i braku czasu. Gdybyśmy poszli dalej, prawdopodobnie nie zdążylibyśmy zejść do schroniska przed zapadnięciem zmroku, a w takich warunkach byłoby to dość niebezpieczne. Dotarliśmy w okolice Małego Kopieńca. Widoki z tego miejsca były po prostu niesamowite. Zimowe Tatry Zachodnie w takiej pogodzie można by rzec, że robią wrażenie. Nakręciliśmy materiał, zrobiliśmy zdjęcia, no i nie mogło zabraknąć też hashtag Budyń w górach. Trochę nie wyszedł i był za rzadki, ale w takich okolicznościach przyrody nawet taki smakował bardzo dobrze. No i co, wyszliśmy. Piękny zachód słońca. No i koniec. Na Trzyniemiański nie doszliśmy, a przynajmniej jest cel na następny rok, żeby gdzieś wejść. Widoki, jak sami widzieliście, przepiękne. No i to tyle. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia wkrótce. Cześć!